Pan z wami. Z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zapraszam dzieci tutaj blisko ołtarza. Dzisiaj sam Pan Jezus chciał z wami prowadzić dialog, wiecie? Chodźcie, chodźcie, szybciutko. Bardzo poważny dialog. On zabrał swoich uczniów i udał się na miejsce, gdzie były wiele świątyń na cześć innych bożków. I tam zadał takie pytanie: ludzie, za kogo uważają Syna Człowieczego? Inaczej mówiąc, ludzie, co o mnie mówią? Teraz pytam was, co mówili wam o Panu Jezusie? Co wiecie o Nim? Co mówili wam może rodzice? Kim jest Pan Jezus? Ktoś ma jakiś pomysł? Powiedz. Jest dobrym ludziem. Jest dobrym człowiekiem, tak? Bardzo dobrze. Kim jest Jezus Chrystus? Jest Bogiem. Jest Bogiem. O, to strzelamy już wysoko. Bardzo dobrze. Jeszcze? Jest świętym dzieckiem. Tak, on jest najświętszy. Oczywiście. Jakieś inne pomysły? O, idę już. Najwierniejszym Bogu. Tak, on jest najwierniejszy, prawda? Piękny, piękny słuchać waszych odpowiedzi. Jeszcze. Przyjacielem. Jest przyjacielem, wspaniale. Jeszcze. O, idę. Mesjaszem. Jest Mesjaszem, doskonale. Proszę. Jest tym, który oddał za nas życie. Piękne, a się wzruszam zaraz. Tak jest, moi drogie dzieci. Ale wiecie, że spotkałem się też z innymi odpowiedziami, że Pan Jezus jest tylko przedstawicielem chrześcijaństwa, jak Budda, buddyzmu czy Alla, islamu. Że tak naprawdę możemy do garnka wszystkich religii wrzucać też Pana Jezusa. Teraz pytanie, czy On rzeczywiście, jak mówiliście, jest Bogiem, jest najwierniejszym, jest przyjacielem, czy On jest Mesjaszem? To jest pytanie. I teraz właśnie Pan Jezus pyta swoich uczniów, jak ja pytam was teraz, kim jest Jezus Chrystus dla ciebie? Teraz nie powtórz, co mówili ci rodzice, co mówił ksiądz czy katecheta w szkole. Kim jest Jezus Chrystus dla ciebie? Ktoś chciałby powiedzieć? Człowiekiem, któremu trzeba ufać. Dobrze, dziękuję. Jak masz na imię? Krzyż. Czyli trzeba ufać Jezusowi. Owszem, proszę bardzo. Dla mnie jest ochroną.
O, on cię ochronił, tak? Tak w nocy, jak się bała. No, przed złymi snami głównie. Bardzo dobrze. O, teraz robimy tak. Powiedzcie, kim jest Pan Jezus dla was i na podstawie czego, czyli co On zrobił dla was. Okej? Okay? Próbujemy? Co zrobił dla ciebie Pan Jezus? I z tego możesz powiedzieć, kim On jest. Uratował mnie. Uratował cię, czyli On jest Zbawicielem, tak? Świetnie. A mogę cię pytać, co zrobił dla ciebie? Okej, cię uratował, teraz trzeba to przypomnieć. Proszę bardzo. Dał życie. Dał życie. Czyli dał ci życie w jaki sposób? Okej, czyli po prostu dał ci życie, czyli przez twoich rodziców, tak? O, wspaniale. Na pewno? Powiedz, kim jest Pan Jezus dla ciebie? Dał mi dziecko w moim brzuchu. Dał mi braciszkę. O, dał ci braciszka. Wspaniale. Ładnie. Jeszcze raz? Okej, powiedz. Dał mi siostry i braci, kiedy nie miałam rodzeństwa. O, zobaczcie, bardzo piękne świadectwo. Czyli Pan Bóg jest Panem życia. Co tam gadacie? O, powiedzcie ty, kim jest Pan Jezus dla was? Hmm? Powiedz ty. Jest jak bratnia dusza. O, bratnią duszą. Pięknie. Okej. Okay. Odpowiedź świętego Piotra, na razie jeszcze nazywał się Szymon, syn Jony, to była zaskakująca. On mówił, ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. I Pan Jezus mówił mu tak, błogosławione Szymonie, synu Jony, bo to nie pochodzi od ciebie, ale to od Boga Ojca, który jest w niebie. Czyli nie powiedziały ci ciało i krew, w tym sensie to nie jest z ciebie, ale to jest od Boga. A teraz wracamy do tego pytania. Ludzie za kogo uważają Pana Jezusa? Niektórzy myślą, że po prostu był dobrym człowiekiem. Ale teraz mamy objawienie, że On jest Bogiem. Czyli my możemy opierać się na świadectwie samego Boga, że Pan Jezus jest Mesjaszem, jest naszym Zbawicielem. Uwaga! Teraz Pan Jezus mówi, ty będziesz nazwał się Piotrem. Czy ktoś z was tutaj ma na imię Piotr? Ręce do góry. O, tutaj nie mam. Bo kiedyś był bardzo popularny. Nawet w naszej parafii mamy trzech Piotrów. Bardzo popularne imię w Polsce. Może teraz trochę mniej. Ale zobaczcie, to sam Pan Jezus dał to imię. Wyobraźcie sobie, no. Może będzie jakiś nowy Piotr w tej parafii. To teraz Pan Jezus mówi, na tej skale, bo Piotr to znaczy skała, opoka, zbuduje mój kościół. Teraz wiecie, że kościół to nie tylko budynek. Kościół to ludzie, to kościół to my. To my opieramy się na świadectwie Piotra, na świadectwie też apostołów. Czyli jest taka budowla mocna, i na tej budowli my właśnie stawiamy nogi mocno na świadectwie apostołów. A potem jeszcze Pan Jezus mówi bardzo ważną rzecz. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Co są te klucze? Co myślicie? Ktoś ma jakiś pomysł? Czy kiedyś byliście tam w kaplicy Najświętszego Sakramentu? Tam co jest narysowane w tych drzwiach do spowiedzi? Jaki? Tam są co? Proszę. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o mnie, to mi się wydaje, że tam mówią ludzie swoje grzechy, a tam Pan Bóg im odkupuje te grzechy. Tak, bardzo dobrze. Czyli Pan Jezus daje Piotrowi władzę odpuszczania grzechów. Wyobraźcie sobie, co powierza Pan Jezus Piotrowi. On daje mu klucz do jego domu, czyli do szczęścia, do raju. I Pan Bóg daje właśnie Kościołowi klucz do Królestwa Niebieskiego.
Czyli Kościół ma możliwość otwierania niebo. Coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie. I taką władzę otwierania Królestwa Niebieskiego to papież też rozciąga swoim biskupom, ale też księżom. My też księża mamy klucz do nieba. Wyobraźcie sobie. Czyli kiedy idziemy się spowiadać, to ksiądz może otwierać nam niebo. Niesamowite. Niesamowite dar otrzymaliśmy. Bądźmy naprawdę wdzięczni za ten dar. Pamiętajmy, Pan Jezus naprawdę jest Bogiem, jest naszym przyjacielem, jest naszym Zbawicielem. Nie mamy cieni wątpliwości. Dobrze, dziękuję Wam. Możecie wracać na miejsce. Bramy piekielne nie przemogą. To rzeczywiście istnieją takie siły, które zagrażają Kościół, zagrażają chrześcijan. I te bramy piekielne niestety są zawsze otwarte. I te siły zła nas atakują. Widzimy, jak przez wieki to były te moce zła, które próbowały niszczyć Kościół. Masonizm, komunizm, nawet nazizm. Ale nie przemogły. Widzimy, jak też każdy z nas może być na krawędzi. Widzimy, jak zły duch doprowadzi ludzi do takich stanów, że są w rozpacie. Ale bramy piekielne nie przemogą. To jest też dla nas nadzieja, że rzeczywiście Jezus Chrystus, On żyje dalej. Że chociaż próbowali zabić Go jeszcze raz w swoim Kościele, to nie dał rady. Bo rzeczywiście On, Jezus Chrystus, jest mocniejszy. I dla nas dzisiaj to jest na nowo okazja, żeby świętować to Jego triumf nad śmiercią, nad szatanem. To rzeczywiście Bóg powierza nam sam siebie. To znaczy Jego miłosierdzie. Mówi prorok przez proroka Izajasza. Pogórki mogą się zachwiać, góry odstąpić, ale moja miłość od Ciebie nie odstąpi. To rzeczywiście to my możemy chodzić na twardo, bo Jezus Chrystus jest naszym mostem do nieba. On pierwszy jest tą skałą. On jest moją mocą i skałą. Słyszymy w Starym Testamencie. Nawet w Nowym Testamencie święty Paweł mówi o Chrystusie, że On był tą skałą, która też się ruszyła na pustyni wraz z Izraelitami. To my opieramy się na Chrystusie i oczywiście na Nim opiera się cały Kościół, począwszy od papieża. Zapomniałem Ty pytać dzieci, kim jest, kto jest papieżem teraz? Kto jest papieżem teraz? Kto mi powie? Franciszek, bardzo dobrze. On jest wikariuszem tu na ziemi. Ja też jestem wikariuszem, ale tej parafii. Wikariuszem to jest zastępcą, czyli ktoś, kto za kogoś wyżej odpowiada, bo właśnie jest nieobecny. Pan Jezus oczywiście jest obecny w sakramentach, ale On jeszcze powróci. Tak jest nasza wiara. Ale w tej chwili to na ziemi jest Jego zastępca, to jest papież. I my też słuchamy Go, bo rzeczywiście Bóg powierza Kościołowi to zadanie, papieżowi, żeby prowadzić Kościół, żeby był w jedności. To szczególnie mamy modlić się za papieża. On zawsze o to prosi. On prowadzi nas przez to morze,
historii ludzkości. Widzimy, jak jest to morze zburzone, jak jesteśmy narażeni różnymi niebezpieczeństwami. Ale ten łódź Kościoła nie tonie, bo na nim jest też Jezus Chrystus,